piramida tabletek do zmywarek. Tylko 20 niecałe złoty, 150 sztuk, domowa produkcja. Naprawdę warto. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na wypróbowanie przepisu, sposobu na domowe tabletki do zmywarek. Naprawdę skuteczne, dosyć tanio, 8 zł kilogram tabletek, w zależności od wielkości wychodzi nam 50 do 70 tabletek. Gotowe, przechowujemy sobie w jakimś szczelnym pudełku, ewentualnie zawijamy folię jednorazową lub takie zaspawane woreczki robimy, albo ewentualnie też w celofan i w suchym miejscu przechowujemy. Naprawdę skuteczna, polecam, zapraszam na film. Proszę bardzo uważać, środki chemiczne, niektóre są żrące i trzymać tabletki należy oczywiście z dala od dostępu dla dzieci. Zapraszam na film. Składniki na około 70 tabletek do zmywarek, do foremek około 200 gramowych po kostkach od lodu. 3 szklanki boraksu 10-wodnego, szklanki około 200 gramów, 1,5 szklanki sody oczyszczonej, E500 i uwaga, przy tym składniku naprawdę trzeba uważać, 1,5 szklanki nadwęglanu sodu. Przy produkcji należy założyć okulary, rękawiczki, naprawdę uważać. Jakaś szklanka i trochę wody, rękawiczki gumowe, najlepsze, grubsze jak cieńsze. Ja tu mam jakieś 6 sztuk foremek po 14 dziurek. Foremki takie do kostek lodu, można użyć inny. Jakiś kawałek folii, żeby podłożyć. Jakiś nieużywany, który będziemy używać, pojemnik plastikowy do mieszania naszego. Jakąś starą szpatułkę, żeby później sobie rozkładać. Oczywiście do mieszania jakąś plastikową łyżkę, którą będziemy tylko używać do tego. Oczywiście musimy się posłużyć goglami lub okularami, na oczka założyć, żeby krzywdy nie zrobić. I jak nam zastygnie, to sobie zapakujemy nasze kostki domowej produkcji do takich woreczków, do cynfolii, folii lub folię jednorazowo możemy zawinąć, ewentualnie możemy sobie zaspawać później takie woreczki i przechowywać z daleka, żeby dzieci miały niedostępny do tego w suchym miejscu, hermetycznie zamknięte. I teraz, zanim przystąpimy do tego, musimy założyć okulary, rękawiczki gumowe, możemy wsypać do rękawiczek troszkę sobie tam mąki ziemniaczanej, żeby nam się nie kleiło, jakiś fartuszek nieużywany założyć i ostrożnie będziemy sobie wszystko mieszać. Uwaga, przystępujemy do mieszania. Mam nadzieję, że Państwo założyli okulary, gogle, tak jak ja, rękawiczki założone, naszykowane mam tutaj wszystkie składniki, w środku jest pojemnik do mieszania, u góry mamy rozłożone foremki, szpatułki, z lewej strony mam wodę i mieszamy. Będzie to troszkę statycznie, dla bezpieczeństwa należy dzieci odseparować zwierzęta, sypuję pierw 3 szklanki boraksu, 1 szklanka, 2 szklanka, naprawdę powoli, nie trzeba coś się śpieszyć, żebyśmy coś nie zepsuli albo sobie krzywdy nie zrobili. 3 szklanka boraksu, sodę oczyszczoną wsypujemy, 1,5 szklanki i teraz uwaga, najbardziej niebezpieczny składnik, czyli nadwęglan sodu. 1 szklanka, 1,5 szklanki. I teraz dolewając wody stopniowo, musimy wymieszać na taką jednolitą masę. Czyli stopniowo dolewamy wodę i mieszamy, żeby nam takie się zrobiło coś w rodzaju ciasta. Ja tu mam na razie szklankę. Zobaczymy, ile to wejdzie. Szklanka powinna śmiało wejść, żeby po prostu nie było za rzadkie, bo później po prostu długo by nie drżało. No, szklaneczka nam wyszła. Muszę to dokładnie wymieszać. No, troszkę kapkę można jeszcze dodać, żeby nam po prostu fajnie się to wszystko można było rozłożyć.
nie było za suche, bo się wtedy będzie kruszyć. O, troszeczkę wody doleję. Jakieś 1/4 może szklanki. I dokładnie wymieszane. Zaraz będziemy rozkładać i wykładać szpatułko na foremki do kostek do lodu. Moja masa tu wchłonęła 1,5 szklanki wody, czyli stosunek mamy 2 części boraksu, 1 część sody, 1 część nadwęglanu i 1 część wody. I po prostu, żeby taka była masa dosyć gęsta, szpatułka nam się przyda, żeby po prostu upychać. I delikatnie tutaj sobie rozkładamy na całość nasze tabletki do naszych foremek od kostek do lodu. Można użyć inne, no ale sądzę, że to będzie najlepszy sposób na to właśnie. I tak wszystkie musimy naszą masę fajnie wyciskają, rozłożyć. Oczywiście w rękawiczkach i w okularach, żeby coś nam do oczu nie poleciało. Tym razem wyszło 78 tabletek. Dosyć gęste, czyli szybciej nam to obecnie wyschnie, troszkę wybuli. Wtedy wyciągamy i najlepiej odczekać na następny dzień, sobie przepakować nasze domowe tabletki do zmywarek. Naprawdę warto. Po około godzinie zastygnięte wypychamy nasze tabletki. Odciskamy i same wychodzą. I oto nasze gotowe, zastygnięte, wyciągnięte z foremek tabletki do zmywarek. Należy przechowywać, jak wiadomo, w suchym miejscu, najlepiej w hermetycznych pojemnikach, żeby wilgoć się nam nie dostała. Ewentualnie pozawijać takie woreczki, folię jednorazową, lub porobić takie woreczki i zaspawać je z grzewarką, pozgrzewać, żeby nie było dostępu powietrza, ewentualnie w celofan. Oczywiście przechowywać należy z daleka, żeby dzieci nam się nie dorwały do tego, żeby się nie potruły. Czyli z daleka, pod zamknięciem, wysoko. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że pomysł mój Państwu się przyda. I zapraszam na inne moje filmy, nie tylko kulinarne. Dziękuję za uwagę.